Witam serdecznie wszystkich tajemitonautów oraz widzów kanału Tajemity. Pracownicy Bajkalskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej BPSO pracują nie tylko na Wielkim Jeziorze. Powołani są tam, gdzie potrzebny jest trening sportowy, umiejętności alpinisty, nurka, flisaka. Każdy ratownik musi umieć wspinać się po skałach i schodzić w głąb, być przygotowanym na wyczerpujące górskie przejścia. Niejednokrotnie podczas akcji ratowniczych pracownicy BPSO spotykali się z brawurowymi zachowaniami nie tylko początkujących, ale także instruktorów z wysoką kategorią i tak naprawdę w wielu ekstremalnych sytuacjach popełnienie błędu oznacza narażenie życia swojego i swoich towarzyszy. Oprócz nieodpowiednich ludzkich zachowań ratownicy muszą też mierzyć się z niesamowitymi, niewytłumaczalnymi zjawiskami, jakie Bajkał przedstawia ludziom. Wiktor Gulewicz, szef służby poszukiwawczo-ratowniczej BPSO MR-kom Rosji, swoją opowieść o strasznych wydarzeniach, które od czasu do czasu mają miejsce w górach tego regionu, rozpoczął od szczytu Munku Sardyku. Miejsce, w którym na pewno coś się wydarzy. Tak specjaliści opisują tę górę, bowiem nie zdarzyło się tak, że jakaś grupa ratowników nie spotkała się z niewytłumaczalnym zjawiskiem. Sezon otwiera się w maju, bo na szczyty wspinają się setki ludzi, mówi Wiktor Gulewicz. Ktoś jest przygotowany na wędrówkę, a ktoś nie ma pojęcia, jak się zachować w górach. Najsmutniejsze jest to, że wiele osób nie rozumie, jak poważne i niebezpieczne jest to wydarzenie. Turyści prowadzą dzieci za rękę, większość z nich jest zupełnie niewyposażona, uważając, że droga pod górę to bzdura. Szczyt Munku Sardyk jest najwyższym punktem Sajanów Wschodnich. Jego wysokość to 3491 metrów. Kontynuuje specjalista. Ci, którzy nie są szaleni, zostają na wysokości 2700 metrów, gdzie jest jezioro i posterunek z ratownikami. 2700 metrów dla nieprzygotowanej osoby to już dobry wynik. Ale wielu na tym nie poprzestaje. Pewna osoba na przykład będzie pracowała sobie przez cały rok w biurze, a potem postanawia zostać ekstremalnym bohaterem dnia i biegnie bez przygotowania pod górę z przyjaciółmi. Nie jest wytrenowana, ma słabe mięśnie, dlatego zbliżając się do szczytu, ludzie często źle się czują. Według standardów wspinaczy Munku Sardyk ma poziom 1B. Co oznacza, że jest to góra skategoryzowana i zanim się na nią wejdzie, należy przejść odpowiednie szkolenie, aby móc posługiwać się czekanem i chodzić w wiązkach oraz nosić raki. Niewielu zdobywców gór to potrafi. Teren przed szczytem Munku Sardyk jest bardzo mocno zniszczony. Ratownicy zawiesili tam liny, których można się trzymać podczas wspinaczki. Ale ten cały obszar jest dość luźny. Jeśli ktoś idzie przed tobą, kamienie będą spadać z góry. Kilka lat temu na miejscu przed szczytem kamień uderzył pewną dziewczynę w klatkę piersiową. Ratownik próbował reanimować nieszczęsną kobietę, ale nie mógł wykonać pośredniego masażu serca. Miała pękniętą klatkę piersiową. Dziewczyna odeszła. Śmiertelne błędy instruktora często są przyczyną tragedii. Jak wspomniano powyżej, w górskiej wędrówce życie jej uczestników w dużej mierze zależy od decyzji liderów grupy, którzy mimo swojego doświadczenia potrafią zniszczyć, dosłownie, swoich podopiecznych. Orientacyjna w tym względzie jest historia, która miała miejsce w latach 90. na grani Hamardaban. Nowo utworzony oddział BPSO musiał zabrać 6 nieżywych ludzi z grzbietu. To było pod koniec sierpnia. W górach w tym okresie może już padać śnieg, mówi Wiktor Gulewicz. Grupa wyszła poza granicę lasu. W tym czasie zaczął się ulewny deszcz. Ludzie zamarzali. Mimo to szli dalej, aby zdążyć z planem i spotkać się z drugą grupą o wyznaczonej godzinie. Po jakimś czasie przemoczeni ludzie zaczęli rozbijać namioty, żeby się ogrzać, ale poza lasem przy przenikliwym wietrze było to dosyć trudne. Z 5 osób przeżyła tylko dziewczyna.
Zeszła na skraj lasu, rozpaliła tam ognisko i ogrzała się. Następnie udała się nad rzekę Snecznaja, gdzie została zabrana. Wszyscy towarzysze dziewczyny zginęli. Uczennica powiedziała później, że przed śmiercią grupę ogarnęło jakieś dziwne szaleństwo. Jeden z chłopaków uderzył głową o kamienie, a lider zachowywał się niewłaściwie. Oznaki ciężkiej hipotermii czasami wyglądają jak szaleństwo, mówią ratownicy. Ale ciała były rozrzucone w pewnej odległości od siebie. Ktoś, żeby się rozgrzać, próbował przykryć się folią celofanową, a prowadząca trzymała w ramionach jednego z chłopców. Najwyraźniej próbowała go ogrzać. W górach, gdzie sytuacja krytyczna pojawia się natychmiast, bogate doświadczenie może odegrać okrutny żart, kontynuuje Wiktor Gulewicz. Bez względu na to, czy jesteś najbardziej doświadczonym profesorem w produkowaniu kapuśniaku turystycznego, jak już zaczniesz robić coś źle, góry nie wybaczają błędów. Są tutaj różne anomalie, szczególnie magnetyczne. Mogą one w odpowiednich warunkach wpływać na zachowanie człowieka, dlatego zawsze turyści powinni trzymać się wyznaczonych i sprawdzonych tras. Na przykład zasłużony mistrz sportu w turystyce górskiej, który 7 razy odwiedził Sajany Wschodnie, zginął w lawinie podczas schodzenia z przełęczy. Wdepnął na zaśnieżone pole, na które nigdy nie należy nadepnąć, i on o tym wiedział. Ze swoim doświadczeniem nie mógł nie wiedzieć. Lawina nie była zbyt duża. Około 100 metrów sześciennych. Mężczyzna, który był mistrzem, został dosłownie ukamienowany, a sam mistrz uderzył skronią w kamień i zmarł. Pewnej jesieni ratownicy musieli ewakuować ciało mężczyzny, który przybył tam w tenisówkach ze wschodniego Sajanu. W górach są dwie pogody. Albo wieje bardzo mocno. W nocy jest albo zimno, albo bardzo zimno, wyjaśnia ratownik pierwszej klasy Wieczysław Ławrientiew. Zaczął padać śnieg, a niefortunni wędrowcy zamarzli. Mieli kiepski sprzęt. Turyści nie umieli robić, niestety, na drutach supełków. Instruktor powinien był wziąć to pod uwagę, ale z jakiegoś powodu nie interesował go poziom wyszkolenia osób, za które był odpowiedzialny. Podczas wspinaczki konieczne było wykonanie trudnego przejścia wokół skały. Jedna osoba z grupy związała się liną i utknęła, wisząc na skale. Źle zrobił węzeł, jak węzeł lincza, na którym im dłużej wisisz, tym bardziej cię ściska. Ludzie zamarli, popadli w odrętwienie i nie mogli w żaden sposób pomóc swojemu towarzyszowi. Kiedy ratownicy przybyli na miejsce, mężczyzna już odszedł w zaświaty, z wychłodzenia. Ten tajemniczy rejon górski to również podwodne cuda. Bajkał to dosyć specyficzne miejsce. Ostatnie słowo w języku niemieckim oznacza grób, kontynuuje Wiktor Gulewicz. Brzegi Bajkału rozchodzą się, a dno opada w czeluść. Cała ta różnica to miąższość, która wypełnia osadami dno. Oczywiście istnieją zakłócenia geomagnetyczne, które w jakiś sposób wpływają na wrażliwe osoby. Sam Wiktor Gulewicz podróżował po całym Bajkale, a nawet odwiedził jedno z najbardziej mistycznych terytoriów Wielkiego Jeziora, przylądek Rytom. I przez wszystkie te lata swojej służby napotkał sporo niewytłumaczalnych wydarzeń. Raz podczas odpoczynku ratownikowi zdarzyło się zaobserwować anomalne zjawisko. Późnym wieczorem był wraz z żoną świadkiem następującego zdarzenia. Zza gór wyleciała świetlista kula podobna do wielkiej gwiazdy. Obiekt poruszał się absolutnie bezszelestnie, po czym promień wyszedł z jego środka w kierunku ziemi. Promień najwyraźniej skanował powierzchnię, zmieniając kolor. Wkrótce UFO zniknęło. Nie wyglądało to na helikopter, a w nocy nie mogło być helikoptera w tym miejscu. Kiedy przebadano teren skanowany przez promień przez geologów, doszli oni do wniosku, że promień zmieniał się wraz z natrafieniem na inne formacje geologiczne. Wniosek nasuwał się sam. Jasna kula była urządzeniem badawczym, czymś jakby sondą. Jedno z ciekawszych wydarzeń, które bardzo zaskoczyło ratowników ekipy poszukiwawczo-ratowniczej, miało miejsce podczas oczyszczania Bajkału z zatopionych samochodów. W
cieśninie Maloje More znajduje się najwięcej miejsc do połowów. Jest ich szczególnie dużo, mówi Wiktor Gulewicz. Podnieśliśmy tam wiele starych samochodów zaplątanych w sieci. A potem znaleźliśmy samochód GAZ-66. W środku siedziała kobieta. Ciało było dobrze zachowane. Okoliczni mieszkańcy ostrzegli nas, że utopiła się tu kiedyś szamanka, której lepiej nie wyciągać z wody i zostawić ją w spokoju. Jednak ratownicy chcieli dobrze wykonać swoją pracę i postanowili zakończyć sprawę. Szokujące było to, że ciało kobiety było idealnie zachowane. Jak mówi Wiktor Gulewicz, albo kabina była szczelnie zamknięta, aby episzura się tam nie dostała, albo z innego powodu, niewytłumaczalnego z racjonalnego punktu widzenia, ciało szamanki pozostało całe i zdrowe. Ale kiedy wyjęliśmy ją z wody, ciało zaczęło się rozpadać na naszych oczach. Ponadto po krótkim czasie zerwał się silny wiatr o sile huraganu. Jesteśmy ludźmi wykształconymi, ale teraz wiemy, że jeśli inni ludzie, a szczególnie autochtoni, mówią nie dotykaj, lepiej słuchać tych słów. Ratownicy już dawno nauczyli się, że trzeba nie tylko wsłuchiwać się w słowa ludzi, ale także uważnie przyglądać się znakom, które od czasu do czasu wysyła Wielkie Jezioro. Kiedyś dwa łazy utonęły w jeziorze Bajkał, mówi Anton Rzetnikow, inżynier służby informacyjnej i analitycznej BPSO. Akcją ich podniesienia kierował Walery Hernik, instruktor nurkowania. Ratownicy przepiłowali pas, zaczęli szukać i nagle nastąpiło trzęsienie ziemi, w wyniku którego pęknięcie kolby przeszło przez blisko miejsca, w którym ułożono sprzęt. Postanowiono nie przeprowadzać więcej zjazdów tego dnia. Kiedy następnego dnia nurkowie uderzyli w lód, nastąpiło kolejne trzęsienie ziemi. Chłopaki myśleli, że Bajkał nie chce oddać tego, co zabrał. Postanowiono nie podnosić samochodów. Ratownicy nie nazywają następnej historii inaczej niż cudem. W 2006 roku łódź Kalmar wywróciła się na jeziorze Bajkał, zabierając w zaświaty 5 osób. Przeżył tylko jeden pasażer. W mokrych ubraniach spędził całą noc na przewróconej łodzi, podczas gdy na Bajkale szalała burza, a listopadowe temperatury spadały tutaj poniżej zera. Mężczyzna miał południową krew i, szczerze mówiąc, nie mógł się pochwalić tłustą warstwą, wspomina Anton Rzeszetnikow. Pamiętam, że gdy został oderwany od dna łodzi, do której przymarzł, poruszał się o własnych siłach. Miał odmrożenia, ale żył i był przytomny. Mogę to nazwać tylko cudem. Sam człowiek wyjaśnił swoje zbawienie w następujący sposób. Anton Rzeszetnikow później mówił, że przeprowadziliśmy eksperyment. W specjalnym ciepłym kombinezonie wrzuciliśmy ratownika do wód Bajkału. Określiliśmy, że człowiek może przebywać w wodzie jeziora Bajkał w kombinezonie maksymalnie 40 minut. Tak więc sprawa z łodzią Kalmar i ocalałym człowiekiem wymyka się tu logicznemu wyjaśnieniu. Ratownik Wiaczesław Ławrientiew, który uprawia żeglarstwo, był świadkiem innego, absolutnie niesamowitego incydentu. Były to regaty, które się skończyły, a trzy jachty bez żagli wróciły do domu wzdłuż brzegu Bajkału. Zjedliśmy obiad i o zmierzchu zobaczyliśmy, jak jezioro zaczyna się świecić. Wydawało się, że pod wodą ustawiono setki ogromnych przeciwlotniczych reflektorów. Zgodnie z regulaminem, aby nic nie przeszkadzało w wyścigu, włożyliśmy wszystkie telefony do jednego pudełka, więc nie mieliśmy czasu na zrobienie fotografii tego zjawiska, czego bardzo żałujemy. Niestety dysponujemy jedynie ustnymi zeznaniami członków trzech załóg. Jak twierdzili, zauważyli oni w pewnej chwili płynący jacht bez żagli. Olinowanie świeciło jak łańcuchy choinkowe w Boże Narodzenie. Jednostka poruszała się, a nawet manewrowała, a potem zniknęła za górą. Następnie słychać było jakieś jakby nawoływania, ale to działo się jakby w irracjonalnej rzeczywistości, w równolegle biegnącym do nas czasie, z tym, że mogliśmy go po prostu widzieć.
Bajkał jest pełen tajemnic. Dzieje się tutaj więcej niż w innych regionach świata, a kreatywni ludzie powiązani zarówno z nauką, jak i ezoteryką wiedzą, że ten rejon Rosji zachował spuściznę po starożytnej cywilizacji, żyjącej na Ziemi przed naszą, gdzie bieguny Ziemi znajdowały się w zupełnie innych miejscach. Spotkania ludzi z wyraźnie obcą, a raczej nieznaną bliżej technologią świadczyć mogą o tym, że albo cywilizacja ta przetrwała do naszych czasów i żyje w alternatywnym świecie, wysyłając sondy badawcze do naszej rzeczywistości, albo po prostu żyje swoim własnym życiem w miejscach obecnie niedostępnych dla ludzi, co świadczyć może, że faktycznie nie jesteśmy sami na Ziemi. A to, co widzą rosyjscy ratownicy na Bajkale, nie jest działaniem ogólnoświatowego spisku fałszywej flagi.